Witam serdecznie wszystkich, Grosik z tej strony, godzina 4:30. Jestem w miejscowości Bereżnica w gminie Chorodło na takim fajnym poletku, które wczoraj zostało wykoszone, jak widzicie. Wracam na to pole, w tamtym roku tutaj chodziłem, tutaj od lewej strony. Tam chyba z 8 długości zrobiliśmy, jak mam zapisane. Ale tutaj jest kilka hektarów w jednym kawałku, więc pewnie przyjadę na to pole jeszcze z 3-4 razy, zanim je skończę. Dobra, zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Pierwszy dołek, pierwszy sygnał. I coś mam. I co to? Chyba ołów na ryby. Tak. Jakiś wędkarz zgubił, bo dziurka jest w środku. Dobra, szukam dalej. I mam pierwszą łuseczkę dzisiaj. Nawet widać na niej oznaczenia fajnie. 19, 14. Tutaj 8. I na dole BNF. Chyba 1914 rok. Tak mi się wydaje. A pozostałych oznaczeń nie kojarzę. To nie moja bajka. Jest pierwszy czubeczek dzisiaj. I trafiłem taki oto medalik. Aluminiowy. I proszę bardzo, jak to mówią, za stodołą najlepsze fanty. I to jest prawda. Znalazłem coś znajomego. Czyli kieliszek myśliwski, tak mi się wydaje. Patrzcie, srebrny. Widzicie? Jak się ładnie ściera. Szkoda, że jest wygięty. Ale widać. Widać jakieś grawery na nim. O, widzicie, bielutki się robi. Tylko ścieram delikatnie palcem tą patynkę. To był kiedyś widelec. I mam kawałek łuseczki. Patrzcie, co znalazłem. Tak mi się wydaje, że to będzie skrzydełko. Od orzełka, orła z pikelchałby. Fajny fancior. Szkoda, że nie cały. Często znajduję właśnie kawałeczki takich skrzydełek, inne elementy tego orła. Ale pokręcę się, może jeszcze coś w koło się uda znaleźć. I mam kolejny element od tego orzełka, ale nie chcę tego czyścić, tylko w domu dopiero to umyję wodą, bo widzę, że ta się ledwo co trzyma. Dobra, szukam dalej, może jeszcze coś znajdę, bo jak były dwa, to może coś jeszcze tutaj będzie. Mam kolejną część, tak mi się wydaje. Wszystkie są rozrzucone w promieniu 2-3 metrów. Jeszcze widzę, są jeszcze jakieś sygnały. Tutaj to będę kopał wszystko, aż zryje to pole. Tak jakby stado dzików przeszło. Dobra, szukam dalej. I mam drugie skrzydełko. Proszę bardzo. Chyba uda mi się złożyć mozaikę. Albo puzzle z tego orzełka. Bo jeszcze są jakieś sygnały. Ale jestem nakręcony. Może nie słychać, bo zmęczenie i mało snu, ale uwierzcie mi, że jest adrenalinka. Zwłaszcza, że to mój pierwszy taki orzełek. Jest kolejny element układanki. Nie wiem, czy to nóżka, czy
coś innego. Następny element, ale nie wiem co to jest. Na pewno od tego kompletu, bo blaszka taka sama, cieniutka. Jest następny element. Nie chcę tego zniszczyć, więc nie dotykam, tylko zapakuję to bezpiecznie, przyniosę z auta takie pudełeczko i włożę to wszystko do tego pudełka i w domu dopiero umyję delikatnie. I w końcu wyszła pierwsza monetka. Jedna kopiejka z 1903 roku, jak dobrze widzę. Albo piątego. O, coś koło tego. Dobra, szukam dalej. Znalazłem wcześniej widelec, teraz mam łyżeczkę. A teraz wyszedł taki czubeczek. A teraz trafiłem łódeczkę od Mauserka. Oczywiście przy stodole. A ja mam dzisiaj ucznia na poszukiwania. Kandydat na pomocnika, lat 10. I mam teraz taką oto łuseczkę. A mój pomocnik coś tam namierzył. Ma asystenta swojego, tatę. I mam kolejną łódeczkę od Mauserka. A tam mój uczeń coś tam namierzył. Jestem już w domu. To są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego jest. Wszelakie. Do koloru, do wyboru. I trochę sztućców. Prawie zastawa na 6 osób. Dobra, zapraszam na podsumowanie. No hej, jestem już w domu. To jest efekt mojego wypadu. Poza śmieciami, które widzieliście już. Dobra, zaczynamy od samej góry. Jakieś łuseczki, karabinowe łódeczki nabojowe od Mauserka, czubeczki ołowiane od nabojów. Co tam dalej mamy? Dwa kawałki ołowiu. Jeden taki wędkarski, drugi taki, nie wiem od czego był ten kawałeczek. Medalik. Jedna kopiejka, 1903 rok. Kieliszeczek, jak widzicie, tak wygląda. Tylko go umyłem, nic więcej z nim nie robiłem. Tutaj widać jakiś grawer na tym kieliszeczku. Punce też. No i najfajniejszy fant, który udało mi się poskładać. Patrzcie, jak on wygląda. Było trochę części tego orzełka. Się wszystko rozkłada. O. Szkoda, że nie był cały, ale wiadomo, na polach to ciężko znaleźć takie delikatne fanty w idealnych stanach, ale w częściach też mnie bardzo cieszy, bo jak się to wszystko posuwa, to już fajnie ten się orzełek prezentuje. Proszę bardzo, taki fancior.
Nie spodziewałem się, że trafię, chociaż ostatnio, jak zauważyliście, znajdowałem różne elementy od pika chałupy. Chyba dwa czy trzy jakieś takie kawałeczki za pięć. Dwa chyba, jak dobrze pamiętam. Więc coś się święciło, ale to w całkiem innym rejonie, to kilka kilometrów obok. Na lesie to było znalezione, jak pamiętam. I na łące chyba ostatnio. Jeden taki elemencik, ale to też kilka kilometrów obok. No wiadomo, w różnych miejscach są te fanty porozrzucane. Tak czy tak, taki oto orzełek. No nie jest za super stan jego, ale został tylko umyty. Nic z nim więcej nie robiłem, więc póki co tak zostaje. Muszę go oddać do konserwatora zabytków. Zobaczymy, co on stwierdzi w związku z tym orzełkiem. Na kolejnym wypadzie, na to samo pole, będę już chodził po wyoranym polu, więc może troszeczkę będzie łatwiej kopać, ale ziemia dostała powietrza, więc to też nie jest za dobre. Ale są plusy i minusy chodzenia po ścierni i po świeżo wyoranym polu. Dobra, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!